kolekcji zdjęć Filipa Rozbickiego, którą odnalazłeś. Może powiesz tutaj panią, która dzisiaj uczestniczą w spotkaniu, i panu, dlaczego ta kolekcja jest taka wyjątkowa i co zawiera? Proszę Państwa, zawsze prawie 90% rzeczy, które się trafia, to przypadek. 90%. 10% to jest, powiedzmy, jakieś tam śledztwa, jakieś informacje. 90%, mówię o sobie, to przypadki. I proszę Państwa, był taki moment, to był 2014 rok, grudzień. Okazało się, ja raczej tego nigdy nie mówiłem w prasie, jak to było naprawdę, bo ja tam czasami tylko walimy wracam. Tam ci jeszcze ludzie mieszkają, żyją. Ja wiem, czy jest sens wyciągać jakieś pewne rzeczy, bo ja potem z nimi się w sklepie miał spotykać i oni mieliby jakieś pretensje, więc staram się tego nie mówić, jak wyglądało naprawdę. Te zdjęcia, proszę Państwa, leżały w gnojówce. Gdyby ktoś ich nie wyciągnął i nie przekazał mi, to nigdy by ich nie było. Zaprosił mnie do spotkania Mateusz Mekietyczny, który jest moim kolegą z trzeciego liceum, z lat powiedzmy takich licealnych, i postanowiliśmy opowiedzieć trochę o historii życia i ludzi, właśnie kobietom, żeby, no kobiety, ja wiem, no, myślę, że dużo czytają, ale chciałbym, żeby jak najwięcej kobiety też interesowały się historią II wojny światowej, naszego życia. I stąd taki właśnie moment połączenia wręcz jak kwiatów i opowiedzenia tej historii ludzkiej i życiowej. A jeżeli chodzi o Wałbrzych, o Złoty Pociąg i inne skarby, czego możemy się jeszcze spodziewać, jakiego odkrycia? Ja nie wiem, nie mam pojęcia, tyle jest, tak dużo zgłoszeń jest i tak mocno się o tym mówi. Ja interesuję się historią mówioną i historią ludzką, więc na pewno wierzę, że wiele razy przez przypadek uda znaleźć się mnóstwo cennych rzeczy, ciekawych odnośnie Wałbrzycha, pośród tych rzeczy, które mieszkańcy byli niemieccy schowali i instytucje, które żyły tu nawet i w kulturze, też schowały. Ja liczę na takie rzeczy, one będą pokazywały obraz codziennego życia i wojennego życia Wałbrzycha i okolic. To są świetne rzeczy. I proszę Państwa, rozwijamy tą kartkę. Mają Państwo wspaniały list, tylko że wysłany spod Kurska w 1943 roku z frontu wschodniego przez jego syna, który nazywał się Karl Heinz. Jest napisane, ja na pamięć znam te listy, jest napisane: Rosja, 1943, 13 kwietnia, Liber Eltre, moi kochani rodzice, w piątek, no i tam opisuje te różne rzeczy. W każdym razie, no to on żyje. To on żyje, to jest 22 rocznik, mogą sobie Państwo teraz przeliczyć, ile ma lat. On się miewa świetnie i to jest jedyny moment, kiedy ja dotarłem do niego po 3 latach, zadzwoniłem telefonem do niego i on powiedział do mnie: keine Zeitung, keine Telewizja und keine Autoradio. Czyli nic, nigdy, żadnych reportaży, nie ma rozmów, i powiedział, żeby nigdy do niego więcej nie dzwonić. A wracając do tematu dzisiejszego spotkania, jeżeli chodzi o fotografię i o powracanie tych fotografii do rodzin, czy spotkał się pan z jakąś negatywną historią tych zdjęć? Smutnymi historiami się spotykałem, bo nagle dostała pani zdjęcie, gdzie jest jej mąż, który już nie żyje, ale tydzień temu zmarł syn, który z tym małym mężem siedzi na motorze. No to było smutne dla niej. Ale oddaliśmy, ona bardzo chciała, nie? To takie rzeczy, tak. No są to smutne, że ktoś nagle znajduje swoich dziadków, którzy odeszli już bardzo dawno i wszystkich wspomina. I to jest na przykład cała klisza i to jest taki dość duży zbiór. Pamiętam tego wesela państwa Nogasów i państwo znaleźli, oni chyba mieszkają gdzieś na terenie centralnej Polski, dostali te zdjęcia i nagle te wspomnienia wróciły. To jest takie smutne, ale oni za chwilę cieszą się, że nagle coś takiego jest, że to wróciło, że nagle mają zbiór, tego nigdy nie widzieli. To tak. Negatywnych nie spotkałem się. Był tam jeden taki przypadek w Walimy, kiedy zmarł mężczyzna i tam odkryto legitymację wystawioną na kapitana SS. Oczywiście nazwisko było Wodczak, czyli zniemczone. Dlaczego on został, co on robił? Później byśmy tam, powiedzmy, chcieli takie śledztwo zrobić, co po tym człowieku zostało. W tym Walimy się okazało, że facet na przykład nigdy nie poszedł do lekarza w przychodni zakładowej zakładu umiarskiego, nigdy nie był w przychodni gminnej. No to można było się domyślić, jakby poszedł, to musiałby się rozebrać do paseł lekarza, jakby się rozebrał, to by był tatuaż. I tu muszę Państwu tylko jedną rzecz powiedzieć, że Państwo nie wierzyli w takie bzdury, że oni mieli jakieś SS tatuowane. Bzdury, to jest nieprawda. Każdy z nich, proszę Państwa, ze skazu Himmlera, tu w tym miejscu dokładnie, miał bardzo mały tatuaż w postaci grupy krwi, jaką dany mężczyzna posiadał. Myślę, że każdy powinien się też potrudzić, żeby poszukać. Jeżeli znajdzie swoje miejscowości, to niech poszuka tej historii, niech popatrzy po tych starszych ludziach. Niech oni naśladują te pewne rzeczy, to po to jest.